tak, wyobrażaliśmy sobie pierwszy mecz Polaków na Mundialu. Przegraliśmy z Senegalem. Paweł Domański, to wtorkowy RS News. Zobaczcie, jak kibicował dziś Szczecin. Jedynego gola dla Polaków w tym spotkaniu strzelił zawodnik z naszego regionu, wychowanek Orła Mrzeżyno, Grzegorz Krychowiak. Właściwie był to drugi gol polskiego zawodnika w tym spotkaniu. Pierwszego, z tym, że na konto Senegalczyków, strzelił w pierwszej połowie Thiago Cionek. Bramkę dla naszego rywala zdobył też Mbaye Niang. Najwięcej kibiców porażkę polskiej reprezentacji obejrzało na 30-metrowym telebimie w strefie kibica przed Netto Areną. To tam było dziś najgłośniej. Tam też polało się najwięcej łez goryczy. Będzie lepiej. Wygramy, Polska wygra jeszcze. Przypomnijmy, zorganizowane przez miasto miejsce, w którym wspólnie można oglądać wszystkie mundialowe spotkania, pomieści około 1000 osób. Wstęp jest bezpłatny. Kibicowali również pacjenci szczecińskich szpitali. Na Pomorzanach personel zorganizował URO, strefę kibica, właśnie w klinice urologii i onkologii urologicznej. Mieszkańcy regionu urządzili sobie również swoje własne strefy w podwórkach kamienic czy przed domami. Wystarczył duży telewizor, dobre towarzystwo, żeby porażka Polaków bolała nieco mniej. Ubrani byli w koszulki reprezentacji Polski, w rękach trzymali biało-czerwone flagi pomiędzy lekcjami ponad 200 osób. Uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej nr 1 w Szczecinie wyszło na szkolne boisko, by wspólnie przesłać naszym piłkarzom pozytywne emocje przed meczem z Senegalem. No cóż, następny mecz Polacy zagrają w niedzielę z Kolumbią. Liczymy, że tym razem doping szczecińskich uczniów pomoże. To wygra mecz! W tym wydaniu to już wszystko. Do zobaczenia jutro już o normalnej porze, czyli po południu. Sprawdzajcie, co dzieje się na naszej antenie i na radioszczecin.pl. Do zobaczenia i usłyszenia.